No cześć, hej, witam was bardzo serdecznie. Mam dla was ciekawą informację. Myślę, że większość z was będzie tym zainteresowana, albowiem no, to wydarzenie jest warte jak najbardziej wspomnienia, no bo tyczy się naszej wspólnej polskiej historii. Historii w tym przypadku, która związana jest z Wielką Brytanią, która związana jest z Londynem, z Anglią. Mianowicie mój serdeczny kolega Tomasz Muskus, no, z którym się już znamy ładnych parę lat, z którym razem współpracowaliśmy przy powstawaniu filmu o polskim pilocie Dywizjon 308-303, Witold Aleksander Herbst, Alex Herbst Story, w reżyserii Sławomira Cioka, odnalazł w Londynie miejsce, w którym w czasie II światowej znajdowało się Biuro Polskiego Wywiadu i Kontrwywiadu. I teraz z Tomkiem, więcej ja wam nic nie będę mówił, Tomasz wam o wszystkim opowie, jak to się zaczęło, no i jak to generalnie, jak ta sytuacja, jak ta sprawa wygląda w chwili obecnej. Lecimy. No dobra, to lecimy. To witam cię serdecznie. W ogóle dziękuję ci, Tomku, że zgodziłeś się, że tak powiem, znalazłeś czas, żeby porozmawiać o tej sprawie, bo no kurde, sprawa jest niesamowita tak naprawdę. Powiem szczerze, że ja nie wiedziałem o tej historii. Przeczytałem co prawda artykuł, który mi wysłałeś, ale ty opowiedz mi w ogóle, jak to się zaczęło, co w ogóle odnalazłeś, że tak powiem, no wiemy o tym, że to jest miejsce takie zapomniane było przez dziesiątki lat. No historia jest niesamowita. No, znaczy to jest tak, że oglądałem dwa lata temu jeden z odcinków Bogusława Wołoszańskiego i w jednym z tych odcinków, na samym końcu już, było pokazane, że w londyńskiej szkole na dzielnicy Hammersmith, w szkole St. Paul's, na dziedzińcu tej szkoły, palono akta jakieś. No i po prostu zacząłem się tym interesować, chciałem znaleźć tą szkołę, gdzie to było. Więc wygooglowałem, no tych szkół tam mi wyskoczyło chyba trzy o tym samym imieniu, gdzieś w okolicy, więc po prostu zacząłem szukać. A widziałem, że ta inscenizacja była nagrywana w Polsce, widziałem, że to po prostu nie było tam kręcone, tylko to wszystko było kręcone w Polsce, więc po prostu chciałem to znaleźć, tak? Byłem ciekawy, gdzie to było. Więc zacząłem od siedziby tej szkoły, gdzie ona znajduje się obecnie, czyli na już po drugiej stronie Tamizy, w dzielnicy Barnes, tam gdzie została przeniesiona, gdzie są piękne boiska do gry w piłkę. To jest po stronie tam, od strony Tamizy, to od strony Vauxhallu to jest? Nie, to jest tu zaraz za Hammersmith Bridge. Aha, okej. I ta szkoła słynęła, że ci chłopcy grali, bo to szkoła dla chłopców była, że ci chłopcy grali bardzo dobrze w piłkę. Nawet wspominał to w jednym opracowaniu, czy w jednym z wywiadów Norman Davies. Więc wróćmy do tego. Pojechałem do tej szkoły, chciałem się zapytać, czy tam są jakieś pamiątki, czy jakieś po prostu, czy coś tam jest, ale mówią, że nie, że ta siedziba to już jest, że to nie tutaj, że tu żadnych militari nie było, więc wiedziałem, że to jest ta przeniesiona szkoła, więc po prostu zrobiłem krzyżyk, więc pierwsza jest. Pojechałem następnie na miejsce, gdzie ta szkoła się mieściła, czyli pomiędzy Hammersmith a Kensington Olympia. No i wchodzę najpierw do parku tego, tam jest taki mały park. No i wchodzę, nic tam nie widziałem takiego ciekawego, no szkoły nie ma. No patrzę, ale jest jeden budynek hotelu. Więc wchodzę do tego hotelu i mijam recepcję, wchodzę, no i takie były sofy, takie miejsce do poczekalnia, takie ten. No i zobaczyłem po lewej stronie taki telewizor, który był zrobiony tak jak obraz. I akurat w tym momencie, gdzie ja wchodzę do tego hotelu, leci filmik ze zdjęciami, taki puszczony był z tej starej szkoły. I tam zobaczyłem generała Montgomery'ego, Eisenhowera i zobaczyłem Churchilla. I mówię, o rany, to chyba tu. Więc nigdy nie słyszałem o tej szkole, że tam jakieś było planowanie D-Day i w ogóle. Zresztą mało o tym osób, nawet Anglików, wie, że planowanie tej operacji miało miejsce w tej szkole. A co dopiero Polacy. Więc po prostu zobaczyłem
że to jest to. Ale chciałem jeszcze sprawdzić następną szkołę. To była szkoła St. Paul's, ale dla dziewczynek. Aha. Więc tam weryfikowałem informacje, czy był jakiś militaria, czy to był obiekt przeznaczony podczas wojny do jakiegoś sztabu, czy ten. I po prostu dostałem odpowiedź z dyrekcji tej szkoły, że tam nic nie było, żadnych militarii, więc wykreśliłem to. Mhm. To, że byłem tak już pewny, że to mogło być tam, ale do końca chciałem po prostu zaczerpnąć jakieś potwierdzenie, więc próbowałem się skontaktować z Instytutem Sikorskiego, ale teraz właśnie w tych czasach covidowych to jest wszystko utrudnione, to jest minimum tam rok czasu czekania, żeby się gdzieś dostać, czy tamten, ale no po prostu stwierdziłem, że najlepiej będą wiedzieć ludzie, którzy żyli w tych czasach, więc pojechałem do świętej pamięci Zbigniewa Siemaszki, któremu opowiedziałem tą historię i zapytałem się o tą szkołę. I Zbigniew Siemaszko potwierdził mi, że tak, była taka szkoła na Hammersmith, że nazywała się St. Paul's. Mm-hmm. I że tam palono akta i zaraz po skończeniu wojny i tą całą tym paleniem zarządzał pułkownik Gano. I te dokumenty, te akta były przywożone z różnych części. Aha. Także ze Szkocji były przywożone. To mi powiedział, to mi potwierdził. Ale on powiedział, wie pan co, ja nie wiem, gdzie ta szkoła jest, ale gdzieś tam na Hammersmith ona była. Ja panu nie powiem, gdzie ona jest, ale ona gdzieś tam była na Hammersmith. Tak mi powiedział. Więc ja wyciągnąłem zdjęcia, które zrobiłem w tym hotelu i pokazałem mu to. No i pan Zbigniew Siemaszko trochę mówi, o, to pan jest sprytny. No i jak pan to znalazł? No i po prostu pokazałem mu, że byłem tam, że tam jest jakaś informacja w tym hotelu, bo ten hotel został wyremontowany nie tak dawno też i przerobiony. To jest taki ekskluzywny hotel. I w tym hotelu, w budynku tego hotelu, to jest jedyny budynek, który przetrwał, duży budynek, który przetrwał, który nie został zburzony. W tym miejscu mieściło się przed wybuchem wojny, to był pokój, znaczy to był w tym budynku zarządzał dyrektor, więc te wszystkie, ta cała część tego budynku, ten kompleks tego budynku należała do dyrektora szkoły. Aha. I to się nazywało tam jakoś master school czy coś takiego. I ten budynek jest do dzisiaj, jest tam hotel, można przyjechać, to jest wiktoriański, tak zrobiony, bo to w ogóle projektant tej szkoły był bardzo znany pan. I ja nie wiem, czemu po prostu ta szkoła została w 1968 roku zburzona, jeżeli to był zabytek. Także do czego jeszcze zmierzam? No i potwierdził mi pan Zbigniew, że to było tam. No i chciałem coś po prostu na ten temat zrobić, napisać, ale odkryłem też w międzyczasie, byłem zajęty też inną rzeczą, bo odkryłem inną historię z niemieckim samolotem nad moim miastem. Mhm. Więc po prostu to się trochę przeciągnęło, ale pan Zbigniew przed śmiercią jeszcze potwierdził mi to. Więc po prostu brałem tam moich znajomych, pokazywałem to, że to jest to, byli też po prostu w szoku. I ostatnio chciałem rzucić to na Facebooka i pojechałem tam, udałem się jeszcze raz, żeby zrobić takie zdjęcia, jak to teraz obecnie wygląda. No i zobaczyłem jeszcze, że właśnie w tym parku jest ta tablica, że jest ta stróżówka i to wszystko po prostu umieściłem, to co zobaczyłem, to co wiedziałem, o czym wiedziałem, umieściłem na Facebooku i opublikowałem to. No. I odzew był taki no, niesamowity, ludzie się zaczęli tym interesować. Dostałem zaraz telefon od jednego korespondenta tutaj na Wyspach z telewizji Polonia. Dostałem, zaraz też rozmawiałem z przedstawicielem polskiej agencji prasowej tutaj i było tak, że chcieliśmy nagrać coś tam w sobotę i udaliśmy się tam w sobotę rano, żeby nagrać coś dla telewizji, jakiś materiał. I
wziąłem też, przekazałem Bartkowi, że będziemy nagrywać, żeby przyjechał, Bartkowi temu smapu, żeby też przyjechał na miejsce. I Bartosz przyjechał i no, mieliśmy trochę czasu jeszcze, więc byliśmy w parku przy tej tablicy, bo hotel jest obecnie zamknięty, nie można wejść do środka. Więc byliśmy przy tej tablicy, która tam pokazuje, że w tej szkole to było, że było ten D-Day, operacja Overlord, lądowanie aliantów w Normandii. No i tam trochę historia tej szkoły taka była. No i w pewnym momencie podchodzi taki pan do nas, starszy Anglik, no i zaczął z nami rozmowę. I okazało, że tym panem, ten pan jest chairmanem tego parku i on z jego inicjatywy powstała właśnie ta tablica w tym parku upamiętniająca. Mało tego, tam jest taka ławeczka na środku tego parku, blisko tego ogrodzenia, czyli na samym środku, tak jakby ta szkoła była, jest ławeczka i właśnie tam na tej ławeczce pisze, co to było, że w siedzibie tej szkoły kwaterę miała 21. grupa, którą dowodził Montgomery. I było tam planowane te D-Day, ale nie tylko, bo tak ten pan stwierdził, że tam były różne operacje planowane. Nie tylko byli tam Brytyjczycy, nie tylko Kanadyjczycy, nie tylko Amerykanie, ale byli też Polacy. Więc najprawdopodobniej operacja Market Gardens była planowana też w tej szkole. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że jest to bardzo fajne miejsce do zwiedzania. Można po prostu tam dużo zobaczyć. Obiekt tego hotelu, budynek jest bardzo, bardzo piękny, naprawdę, z czerwonej tegły. Co jeszcze zostało, to ogrodzenie, mur, posty i railingi, czyli te barierki, to wszystko są oryginalne. No i ta stróżówka jest. Ta stróżówka jest zamknięta i jest jeszcze też kawałek muru po prawej stronie. Jest rozwalony, jest ogrodzony, teraz nikt tego nie reperuje, nie wiadomo czemu. Ale do czego zmierzam? Ten po 68 roku, jak ta szkoła została zburzona, to miejsce zostało zapomniane. Nic tam się nie działo, to było zarośnięte wszystko, zaniedbane. Dopiero właśnie z inicjatywy pewnych ludzi, między innymi tego pana, chairmana tego parku, Johna, ludzi zaczęło to tam jakieś prace porządkowe, zaczęto przywracać pamięć o tej szkole, o tym miejscu, co tam było. No i wiadomo, dla Anglików najważniejsze było operacja D-Day, bo to była zwycięska i to była no, największa operacja desantowa w historii wszystkich wojen. No tak. Także Anglicy nie wiedzą, mówię, że Anglicy nie wiedzą też o tym miejscu, a co dopiero Polacy. Także w tym budynku miał miejsce polski wywiad i kontrwywiad, który na czele stał pułkownik Gano. Aha. Także to jest już pewne. Czyli bardzo duża część na przykład raportów z Polski i tak dalej, które wysłała między innymi Armia Krajowa i tak dalej, też na pewno tam mogły docierać, nie? Chociażby z Powstania Warszawskiego, informacje i tak dalej. No? Tak. Jest jakaś znaczna część tych akt, które zostały zgubione do dzisiejszego dnia. Nie wiadomo, co się z nimi stało, gdzie są, czy po prostu, czy gdzieś padły, czy. Ale to po prostu nie mi to oceniać. Wczoraj tylko rozmawiałem z panem profesorem Andrzejem Szuchcicem, który tutaj mieszka w Londynie, zna temat, bo jest zarówno pracuje, jest w Instytucie Sikorskiego, jak i w Studium Polski Podziemnej. No i opowiedziałem mu tą swoją historię, też właśnie potwierdził, też się cieszył, że będzie to miejsce, gdzie Polacy będą mogli wspólnie z Anglikami i z przedstawicielami innych państw świętować
D-Day, czyli lądowanie aliantów w Normandii, bo to wiadomo, że Polacy też brali w tym udział i ta sprawa była zamilczana. Wiadomo, że trzy nasze dywizjony brały udział, maczkowcy, którzy dołączyli do tej inwazji w kolejnych dniach też brali udział, a także nasze okręty. Marynata, tam były trzy, między innymi ORP Ślązak bodajże, no? Dokładnie, tak, który ubezpieczał, który te umocnienia tam unieszkodliwiał, dawali im namiary, także... No taka... piękna historia, no. Także mówisz, co tam, jakieś tam działania, że tak powiem, macie w planach jakieś tam działania, że tak powiem, żeby bardziej może zaznaczyć to miejsce, znaczy bardziej zaznaczyć, zaakcentować polską kwestię. Chcemy właśnie, jestem po rozmowie wstępnej właśnie z tym chairmanem tego parku i chcemy wstawić tam taką ławeczkę, chociażby, jak nie tablicę, no zobaczymy, na co będzie pozwolenie. Właśnie, że w tym budynku, właśnie w budynku tej szkoły też miała siedzibę polski wywiad. Mm-hmm. No i nie tylko. Jeżeli jeszcze po prostu uda się potwierdzić, nie tylko mi, że jeżeli faktycznie tam planowano też operację Market Gardens, to też chciałbym, żeby tam było jakieś słowo o generale Sosabowskim. O Sosabowskim, dokładnie, no, jak najbardziej. Co jeszcze chciałem powiedzieć, bo ten właśnie tak mi powiedział ten pan właśnie chairman, że oni, Anglicy, że jako oni nie chcieli wracać do tej operacji, że oni tylko o tym D-Day, bo powiedzieli, jak mi sam ocenił, że ta operacja była nieudana i nie chcą za bardzo. Anglicy są takim narodem, że po prostu nie chcą o swoich porażkach głośno mówić. To nie jest tak na przykład Polacy, że powstanie warszawskie, że to była walka, powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, że my o tym mówimy. Nawet jeżeli to było po prostu, ten zryw był nieudany, ale my o tym mówimy. Anglicy nie za bardzo chcą o tym mówić. Dlatego mi się wydaje, że historia tej planowania, tej operacji Market Gardens tutaj w tym przypadku jest zapomniana. No tak, bo wiesz, mogliby się odezwać wtedy chociażby Polacy tacy jak na przykład ty czy ja i by mogli powiedzieć, a Sosabowski wam mówił, że jest zaplanowane to błędnie, nie? Tak, jeszcze taka ciekawostka, wracając do tej szkoły, była taka, że miesiąc po lądowaniu w Normandii był naprzeciwko kościoła. Kościół był po prawej stronie tej szkoły i naprzeciwko tego kościoła była taka duża fabryka, która się ciągnęła aż do Kensington Olympia. I to była fabryka ciastek, nazywała się The Lions. Mhm. I oni tam produkowali ciastka. To był taki duży budynek i co się okazało, tam była, na górze była fabryka ciastek, a na dole była produkcja broni. To zbrojeniówka angielska, czyli fabryka broni i produkowali tam bomby. Mhm. Więc Niemcy szpiedzy wyczaili to miejsce, gdzie to po prostu lokalizacje, no i dali namiary, żeby to zniszczyć. Więc rakieta V1 przeleciała na ten budynek, normalnie musnęła ten budynek i uderzyła w ten kościół. Mhm. I rozwaliła ten kościół. Także to taka też ciekawa historia, mało znana, której nawet Anglicy też nie znają. No, ale to mam nadzieję, że to będzie fajne miejsce do zwiedzania, gdzieś jak ludzie zajmują się tam militariami, czy historią, czy nawet mogą w wolnym czasie, w wolnej chwili przyjechać do tego parku, usiąść na ławeczce, posiedzieć, zadumać, zobaczyć to, jak to wszystko mniej więcej wygląda. No jasne, oczywiście, że tak. No, tak, no jest to jakiś punkt charakterystyczny, nie? Jakiś taki punkt, że tak powiem, w którym też się zapisaliśmy między innymi, nie? No.
Super, dzięki ci Tomek bardzo. Ja bym cię bardzo prosił, żebyś mnie. Znaczy i tak będziesz mnie informował, mam nadzieję, ale informuj mnie o tym generalnie, co się dzieje i tak dalej, jak ta sprawa, że tak powiem, postępuje, no bo warto to obserwować i trzymać kciuki oczywiście za ciebie i za to, żeby tam, wiesz, no i wszystko szło jak najlepiej, no. No dobrze, też mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie. Właśnie jest informacja, że już z COVID-em wszystko się skończy. Także jak dobrze pójdzie, to w czerwcu robimy tam obchody D-Day. No. Jeszcze nie wiadomo, ile ludzi będzie mogło uczestniczyć, ale obchody już wiemy, że się odbędą na pewno. Doskonale. Także będziemy mogli świętować ten D-Day też tutaj w Londynie. Tak, Bo nie tylko musimy jesteśmy. do Francji jechać na plażę, ale można na miejscu, no. Tak, bo jesteśmy też po prostu częścią tej wygranej operacji. Dokładnie, dokładnie. Dzięki I to ci jest Tom. piękna, i to jest piękna, i to jest piękna karta historii Dokładnie. polskiego żołnierza. Zgadza się, zgadza się. Dziękuję ci bardzo za twój czas. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I co, no Dziękuję jesteś. serdecznie, pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki Oglądajcie bardzo. tutaj Michała. Dziękuję. Hej, Dzięki. hej.